Hejka kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z paczkami. Została mi już ostatnia paczka z Shine do otwarcia. I dzisiaj chciałabym otworzyć kilka paczek z AliExpress, więc jeżeli jesteście ciekawi, co znajduje się w moich paczkach, to zapraszam Was do dalszej części tego filmu. Więc moi drodzy, pierwszą paczkę mam już na kolanach. To jest ta paczka właśnie z Shine i powiem Wam, że na pewno w tym roku już nic więcej nie będę zamawiać. Mam taki cel wyznaczony, że do końca tego roku, do Sylwestra, chciałabym zrobić porządek w tym pokoju i posprzątać naprawdę wszystkie te worki i paczki, ale czy to mi się uda, to jeszcze się okaże. No więc tak prezentuje się zawartość tej paczki. Powiem Wam, że w zasadzie nie wiem, co tutaj jest. Tutaj mamy coś różowego i ja już wiem, co to jest. Bardzo lubię ten kolor. Tutaj mamy taką koszulę różową, ona ma naprawdę bardzo ładny kolor i widzę, że w kamerze ten kolor nie jest oddany taki, jaki jest w rzeczywistości, bo naprawdę jest bardzo wyrazisty. Zapinana jest na napy, więc może służyć jako katanka. Materiał jest taki pikowany. Naprawdę bardzo fajna rzecz i kupiłam ją na wyprzedażach 24-godzinnych za jakieś śmieszne pieniądze. Niestety musiałam wziąć rozmiar L i tak jak widzicie, ona jest dość obszerna, ale jeśli ta koszula będzie służyła jako okrycie wierzchnie, to w ogóle mi to nie przeszkadza. Ja lubię takie oversize'owe rzeczy na wierzch sobie czasem zarzucić. Nawet na teraz ona może śmiało sprawdzić się jako taka lekka kurteczka. Pod spód możecie ubrać po prostu sweter, golf i też będzie wyglądać ładnie. Tutaj mam kolejną rzecz. Cóż tu my tu mamy? I to jest sukienka. Kupiłam tym razem kilka sukienek, bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Ta jest w kolorze kremowym, rozmiar L. Tak się ona prezentuje. Powiem Wam, że ona bardzo ładnie naprawdę wyglądała na modelce. Nie jest prześwitująca. Można oczywiście pod spód ubrać jakąś taką cielistą haleczkę. Rękawki są takie cieniusieńkie, tak jakby z innego materiału i one już są przezroczyste. Dół tej sukienki jest marszczony w taki sposób. Zaraz Wam pokażę tył. Tak on się prezentuje. Myślę, że ładnie będzie wyglądać ta sukienka na sylwetce. Oczywiście najlepiej będzie się ona prezentowała na klepsydrze, gdzie te biodra są dość wydatne, ale myślę, że taka sukienka pasuje każdemu. Wkleję Wam zdjęcie modelki, więc zobaczycie, jak ta sukienka wygląda w realu. Bierzemy kolejną rzecz. Tu jest również sukienka. Wzięłam sobie kilka sukienek, bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia i ja po prostu lubię ładnie wyglądać przy stole świątecznym. Ta wygląda tak, również jest marszczona. Powiem Wam, że ja dostałam jakąś schizę właśnie na tego typu sukienki, ta jest nieco krótsza. Powiem Wam, że te sukienki są dość małe, chociaż zazwyczaj biorę rozmiar L. No to te sukieneczki wypadają na dość małe. Tutaj rękaw jest również przezroczysty. Bardzo fajny, taki miły w dotyku materiał. Muszę ją przymierzyć i zobaczyć, jak ona będzie wyglądać. Tutaj z tyłu już ona nie jest tak mocno namarszczona jak tamta kremowa, ale również prezentowała się pięknie, kosztowała niewielkie pieniądze, więc też sobie ją kupiłam. Tutaj mamy kolejną rzecz. A to jest też bardzo milutkie w dotyku. To jest również sukieneczka. Zaraz zobaczymy, czy nie przezroczysta. Nie, ta nie jest przezroczysta.
Tutaj ma takie bufki. Ona mi się bardzo spodobała na stronie właśnie ze względu na te bufiaste rękawy. Ja na zimę lubię naprawdę takie wełniane sukienki, takie właśnie z takiego misia. One u mnie sprawdzają się fajnie. Ja do tego ubieram po prostu leggingsy albo grube rajtuzy i śmigam sobie w takich sukieneczkach po prostu całą zimę. Ona jest taka dość delikatna, lekka, ale ten materiał jest bardzo przyjemny. On jest taki jakby misiowaty. No i ona nie jest przezroczysta. Ostatnio Wam pokazywałam podobne sukienki, no i tamte były po prostu całe przezroczyste. Można było przez nie Warszawę zobaczyć. A ta jest w porządku i chyba sobie zostawię. Ale tak jak widzicie, kolejna sukienka rozmiar L, która wypada dość mała. W taczuszce znajdowały się również dwa kosmetyki, jeden rozświetlacz i kredka do brwi. Ja już zebrałam wszystkie kosmetyki z Shiglam i będziemy sobie je tutaj na kanale testować, więc od razu te kosmetyki odkładam. W prezencie za zamówienie dostałam od Shine taki ręczniczek. Te ręczniczki fajnie sprawdzają się na wyjazdach, bo powiem Wam, że ja często wyjeżdżam i nie zabieram ze sobą wszystkich akcesorii kosmetyczno-makijażowych i ja zmywam tylko jednofazowo wacikiem i płynem micelarnym, więc jak myję buzię, to po prostu zostają jeszcze ślady z tuszu bądź kredki do brwi i nie chciałabym brudzić hotelowych ręczników, więc często zabieram właśnie taką myjkę ze sobą. Bardzo jest fajna, milutka, a była za darmo, więc super. Wyciągam kolejną rzecz z paczki. Nie wiem, czy to nie będzie kolejna sukienka, tym razem czarna. Tak. Ta prezentuje się tak. Ona tutaj ma taki półgolfik. Nie wiem, gdzie jest przód, a gdzie tył, bo w ogóle nie jest to oznaczone. Chyba tak. O. Tak ona się prezentuje. Powiem Wam, że ten materiał jest dużo gorszy i cienki, ale nie jest przezroczysty. Nie wiem, jak będzie wyglądała na sylwetce, jak ten materiał się naciągnie, bo to jest po prostu taki czysty, chamski poliester, ale to nie skreśla tej sukienki, może wyglądać bardzo ładnie. Również jest cała marszczona, więc zobaczcie sobie, jak wygląda na modelce. A ja przymierzę i zobaczę, jak wygląda na mnie. Zamówiłam sobie spineczki. Powiem Wam, że ja mam spinki z AliExpress i z Shine i sprawdzają się u mnie super, naprawdę. Może z jedna mi się połamała, a wszystkie inne mam. O, zamówiłam sobie również lusterko. Jest kilka lusterek do wyboru na Shine. Ja wybrałam sobie takie ze starego złota, te mi się najbardziej spodobało i ono było w tej chwili na promocji, więc kosztowało jakieś 3 euro, naprawdę bardzo tanio. No i ostatnia rzecz z paczki Shine. To jest taka sukienka, ona również była na wyprzedażach i powiem Wam, że ona by mnie nie zainteresowała, bo ona wygląda jak sukienka ciotki Klotki, bo i kolor nie jest jakiś ładny, a i sam krój jest dość prosty, ale modelka wyglądała w tej sukience naprawdę dość ładnie, tylko że ona miała tutaj taki łańcuszek, więc gdzie jest ten łańcuszek? Nie ma łańcuszka. I doczepię sobie chyba coś tutaj, bo ona będzie po prostu mi się tutaj otwierać. Nie pamiętam właśnie, ale wydaje mi się, że był tutaj taki łańcuszek. No i wiecie, taka sukienka do latania po prostu po domu. Ona kosztowała chyba 6 euro, więc bardzo tanio. Będzie na mnie na pewno dobra. Materiał jest w porządku, miły, taki dzianinkowy, rozmiar L. Więc na pewno nie będę jej odsyłać, a też muszę Was uczulić, bo często jest tak, że jak kupujecie rzeczy na Shine, na wyprzedaży, no to niestety już ich nie możecie zwrócić. Więc bierzcie to pod uwagę, kupując właśnie takie rzeczy. No i pierwszy worek mamy opróżniony i teraz przejdziemy do otwierania paczek z AliExpress. Mam już pierwszą paczuszkę w rękach.
otwieram i zaraz zobaczymy, co w tej paczce się znajduje. Tutaj znajduje się tylko jedna rzecz. Tak jak widzicie, bardzo dobrze zapakowana. Zaraz sobie to wszystko pootwieramy. I coż my tutaj mamy? Więc pierwszy produkt prezentuje się tak. Powiem Wam szczerze, że nie wiem dokładnie, co to jest za produkt. Muszę sobie po prostu to wygooglować. Natomiast nazwa jest z francuskiego Ludis, więc nie mam zupełnie pojęcia, co to może być. Tak wygląda buteleczka. Naprawdę bardzo ładna, szklana, ciężka. Pompeczka. I to jest produkt taki przezroczysty. Ślicznie pachnie, naprawdę pięknie pachnie. Powiem Wam, że pachnie jak perfumy. Naprawdę bardzo fajny produkt. Oleisty. Więc nie wiem, czy to jest jakiś produkt do ciała, czy do makijażu. Tak jak Wam powiedziałam, wygoogluję, to Wam powie. No więc, moi drodzy, mam tutaj już w rękach kolejną rzecz. Wyjęłam ją już z worka, bo była bardzo poklejona i ciężko byłoby mi to zrobić po prostu na wizji. I tutaj znajduje się jakiś krem z tego, co... Eyebrow krem, czyli to są jakieś produkty do brwi. O, tak to wygląda. To jest taka pomada do brwi. Powiem Wam, że na samym początku, jak był szał na AliExpress, to dziewczyny często kupowały produkty do brwi i naprawdę te produkty z AliExpress są super. Mam już w rękach kolejną paczkę. Otwieram. I to już jest jakiś ciuch. Pewnie, znając życie, to będą krótkie spodenki, które otworzyłam zimą. Zaraz sprawdzimy, jakieś jeansowe coś. I coż tu jest? A, to jest taki kombinezon. U góry z takimi ściąganymi gumeczkami bez ramionczek. I na dole takie szerokie jeansowe spodnie. Ja już to naprawdę bardzo dawno temu zamawiałam i nawet zapomniałam, że takie coś zamówiłam. I tak jak widzicie, to jest dość małe, ale to jest rozmiar 2XL, więc podejrzewam, że był to największy rozmiar. Tutaj na pewno będzie to dobre, tutaj się naciągnie. Jak to będzie wyglądać, to jeszcze nie wiem, bo już dawno takich szerokich nogawek nie nosiłam. A już tutaj widzę, że z całą pewnością spodnie będą na mnie za długie, więc będą musiały iść do skrócenia, ale ogólnie prezentuje się fajnie. Jeans jest taki cienki, fajny w dotyku na lato, więc super, że otworzyłam tą paczkę zimą. Tutaj kolejną paczkę. Coś białego się tu znajduje w rozmiarze XL. Zamawiając na AliExpress, pamiętajcie, że oni mają rozmiarówkę chińską. Więc minimum musicie zamawiać rozmiar L. I cóż tutaj mamy? Coś ładnego. Naprawdę coś bardzo ładnego. To jest taka sukienka z haftem. Bardzo ładna, bardzo przyjemny materiał. Tak się ona prezentuje, szeleczki są haftowane. Tutaj ta talia również jest haftowana, ten pas. I tutaj ten spód cały jest haftowany. No piękna jest ta sukienka. I szkoda, że ona jest tutaj dość wąska, w ogóle się nie naciąga. Nie ma w sobie żadnego elastanu, więc nie wiem, czy tu pod biustem ja po prostu wejdę w tą sukienkę, ale nawet jeżeli nie, to ja sobie zrobię z niej spódnicę, bo popatrzcie, jaka ona jest piękna. Naprawdę bardzo ładna, pięknie wykonana sukienka. Naprawdę bardzo mi się podoba. Także tak jak widzicie, na AliExpress można kupić również fajne rzeczy w niskich cenach, ale sprawdzajcie opinie innych klientów, one tam po coś są, żebyście Wy nie musieli na darmo wydawać Waszych ciężko zarobionych pieniędzy, więc przeglądajcie, czytajcie i kupujcie naprawdę rozsądnie. A ja mam tutaj już kolejną rzecz.
coś takiego niebieskiego. No i to jest po prostu już taki chamski poliester, naprawdę bardzo nieprzyjemny w dotyku, wręcz jak fartuch, który się kiedyś nosiło w latach 70. do szkoły. To jest sukienka, tak ona wygląda. Ładna byłaby ta sukienka, gdyby nie ten nieszczęsny materiał, rozmiar XL. Tak wygląda, w pasie odcinana, tutaj takie dwie falbanki. No i powiem Wam, że ja tą sukienkę od razu odkładam do kosza PCK, bo z całą pewnością nie będę jej nosić, bo ja naprawdę nie mam nic przeciwko poliestrowi, ale to jest po prostu najgorszego typu poliester. No naprawdę gorszego być nie może. I widzicie, no ja tutaj akurat nie sprawdziłam, co klienci piszą o tym produkcie. Wrzuciłam do koszyka, kupiłam, jakieś tam niewielkie pieniądze to kosztowało i idzie do koszyka dla PCK. My szybko dalej, bo chciałabym otworzyć jeszcze kilka paczek. Tutaj mam taką. I tu mamy jakieś cekinki. Rozmiar 2XL. Zaraz zobaczymy, co to jest. To jest bluzka. Tak, to jest bluzka i powiem Wam, że ja kiedyś już podobną bluzkę miałam i ona strasznie gryzła, a ta ma tutaj podszewkę, więc myślę, że gryźć te cekinki mnie tutaj w środku nie będą, chociaż najpierw muszę zmierzyć i zobaczyć. Powiem Wam, że ta bluzka jest dość szeroka, więc zobaczę, jak ona będzie na mnie wyglądała. Wiecie, czasem po prostu wystarczy taka błyszcząca bluzka i jakieś czarne spodnie czy czarna spódniczka i nie trzeba naprawdę nic więcej. Niestety cen Wam już w tej chwili nie podam, bo no nie pamiętam, upłynęło już tyle czasu, że nawet nie pamiętałam, że ja taką bluzkę w ogóle kiedykolwiek kupiłam. Mam tutaj kolejną paczuszkę. Dobrze, że te worki łatwo się rozrywają i nie trzeba za każdym razem używać nożyczek. Cóż my tutaj mamy? A tutaj znajdują się figi, cztery pary takich koronkowych i cztery pary takich bawełnianych. Tak jak widzicie, nawet majtki tu leżały tyle czasu i też jeszcze ich do tej pory nie otworzyłam. Cen niestety nie pamiętam. Kolejna paczuszka. Coś takiego się tu znajduje. To jest sukienka w rozmiarze 2XL. Zaraz sprawdzimy sobie, jaki to jest materiał. Gdzieś tu się dobrać do tej sukienki. O, tutaj. O, i ta już jest taka fajna w dotyku. To jest również poliester, ale bardzo miły w dotyku. Naprawdę przyjemny. Więc w takim poliestrze to ja mogę chodzić. Sukienka jest krótka, taka przed kolano, na lato, cieniutka, bardzo delikatna. Ta jest w dotyku taka jak satynka, naprawdę taka bardzo delikatniusia, cieniutka, więc fajnie będzie sprawdzać się na lato. Nie wiem, czy nie wzięłam za dużego rozmiaru, bo wiecie, z zasady biorę największy rozmiar, jaki jest tam w tabeli. I tutaj chyba się przeliczyłam, bo ona jest naprawdę bardzo szeroka, zobaczcie. Taka. I to jest pas, więc no zobaczymy, czy ja będę w ogóle w tym chodzić. No i tutaj w tym worku została nam ostatnia paczuszka i tutaj muszę już posiłkować się nożyczkami, bo tego nie rozedrę. O. I tutaj mamy jakąś taką malutką rzecz, to są jakieś kolczyki. Ja mam tyle kolczyków, że naprawdę na każdy dzień roku mogłabym zmieniać kolczyki. Tak się one prezentują. Ja mam kilka par kolczyków i z AliExpress, i z Shine. Bardzo lubię te właśnie takie wkrętki. Te również czasami noszę. Te kolczyki, które mam dzisiaj, również są z Shine. Fajnie się sprawdzają, uszy nie bolą, więc zobaczymy, jak sprawdzą się te. Naprawdę fajnie się prezentują. Więc moi drodzy,
Ja na dziś otwieranie paczek już zakończę. Tak jak Wam powiedziałam na wstępie, chciałabym zrobić tutaj porządek, a w tej chwili jest tutaj większy bałagan niż na początku, więc dzisiaj już zostawimy te paczki. Jeśli otwieranie paczek wspólnie ze mną Wam się podoba, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza. A ja już dzisiaj naprawdę nie będę przedłużać. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, trzymajcie się cieplutko i do następnego filmiku. Pa, pa!